Witam wszystkich ponownie na kanale Exposing Celebs Poland. Przez 2 tygodnie nie wrzucałam nowego podcastu, ale to głównie dlatego, że poza rozprawą sądową Johnny'ego Deppa kompletnie nic ciekawego się nie działo. Dzisiaj wreszcie mamy 4 nowe tematy do omówienia, więc myślę, że będzie ciekawie. I zacznijmy od tego najstarszego. Drama z sekstaśmą Kim Kardashian. Jak już dobrze wiecie, kariera Kim Kardashian rozkręciła się po wycieku jej prywatnego nagrania z byłym chłopakiem Rayem J. W 2007 roku Ray oskarżył Kim Kardashian i jej matkę Kris Jenner o ukartowanie wycieku nagrania i wykorzystanie jego wizerunku w celu promocji swojej osoby. Chyba jego słowa nie zdziwiły nikogo, bo od dawna mówiłam wam, że wyciek tego nagrania to nie był przypadek. Kim i Kris miały to już bardzo dawno zaplanowane. Od kilku lat nie mówiło się na temat tego nagrania, bo kariera Kim nabrała tempa i teraz jest znana z jeszcze kilku innych, bardziej aktualnych kwestii. Ale jakiś czas temu przez nowy odcinek show Kardashian-Jenner na Hulu temat ponownie powrócił na nagłówki. To głównie za sprawą syna Kim, Sainta, który podczas grania w grę zauważył twarz swojej matki i pokazał jej to, nie wiedząc, że jest to urywek właśnie z tamtego nagrania. Kim mocno to przeżyła i płakała, że jej dzieci mogą to teraz zobaczyć. Okej, możecie powiedzieć, że w tamtym czasie nie myślała o takich konsekwencjach, ale chyba skoro celowo wypuszczasz do sieci tak prywatne nagranie, to raczej liczysz się z tym, że mogą zobaczyć je dosłownie wszyscy na całym świecie, włącznie z rodziną i znajomymi. Ray powiedział w wywiadzie dla Daily Mail: nigdy niczego nie ujawniałem, nigdy w życiu nie ujawniałem nagrania. To nigdy nie był przeciek. To zawsze była umowa partnerska między Kris Jenner i Kim. I zawsze byliśmy partnerami od początku tej sprawy. Podobno pomysł z nagraniem podsunęła Kim jej przyjaciółka Paris Hilton, z którą kiedyś mocno się trzymały, a resztę szczegółów Kim dogadała ze swoją matką. Jako reakcję na fragment programu Ray napisał: to wszystko to kłamstwa. Nie mogę pozwolić im na ciągnięcie tego. To nieprawda. Miałem myśli sami wiecie jakie, nie mogę powiedzieć tego słowa ze względu na YouTube. Oglądacie właśnie rodzinę, która zbudowała imperium na kłamstwie. To przykre dla tych, którzy w przemyśle są prawdziwi. Osobiście uważam, że to, co mówił Ray J, jest szczere i on naprawdę znalazł się w przykrej sytuacji. Jego wizerunek w tak intymnej sytuacji został upubliczniony na rzecz zyskania sławy. Nikt nigdy go wtedy nie pytał o zdanie. Wiem, że rodzina Kardashian-Jenner ma sporo brudów za uszami i są zdolni do wszystkiego, żeby zyskać rozgłos i sławę. Wydaje mi się, że sytuacja z programu z grą jej syna również była ustawiona. To nie jest przypadek, że po podpisaniu nowego kontraktu z Hulu praktycznie na starcie nowego programu dostajemy odgrzewaną dramę z nagraniem. Jakoś trzeba popularność programu nakręcić. Teraz ludzie o wiele chętniej obejrzą ten odcinek, bo sama zapowiedź była ciekawa. Szkoda tylko, że Kim miesza w to wszystko swoje dzieci. A jakie jest wasze zdanie w tym temacie? Wierzycie Kim, czy może jesteście po stronie jej byłego chłopaka? Rozprawa Johnny Depp i Amber Heard. Od ostatniego mojego podcastu na temat rozprawy sądowej sporo się zadziało. Ostatnim razem przedstawiłam wam zeznania świadków. Tym razem poza dodatkowymi zeznaniami świadków zeznawali również sami Amber i Johnny. O rozprawie mówią już chyba wszyscy, jest to bardzo głośna medialnie sprawa, a każda transmisja z sądu ma wiele wyświetleń. Johnny podczas swojego zeznania powiedział m.in. takie słowa: ludzie z mojego otoczenia zaczęli uważać mnie za oszusta i kłamcę. To surrealistyczne, gdy jednego dnia jesteś uważany za kopciuszka, a następnego stajesz się Quasimodo. Nie zasłużyłem na to, nie zasłużyły na to moje dzieci, ani ludzie, którzy wierzyli we mnie przez te wszystkie lata. Uważam się za człowieka uczciwego i prawdomównego, szczycę się tym. Dlatego te oskarżenia są dla mnie tym boleśniejsze. Prawda to jedyna rzecz, jaka mnie interesuje. Johnny powiedział również, że odsunięcie go od projektu Piratów z Karaibów na zawsze przekreśliło jego powrót. Nawet gdyby produkcja zmieniła zdanie, to zaznaczył, że już nigdy nie wróci na plan jako Jack Sparrow. Nie ma co mu się dziwić, bo zbudował tą postać od początku do końca, a wystarczyło kilka słów Amber rzuconych na wiatr bez potwierdzenia, żeby wyrzucić go z pracy. Mówił też sporo o trudnych przejściach swojego dzieciństwa i że podczas kłótni rodziców ojciec zawsze wychodził i starał się uciąć rozmowę z matką. Johnny tłumaczył, że dokładnie tak samo zachowywał się w stosunku do Amber, kiedy zaczynała kłótnię. Opowiedział, że ma problem z alkoholem i kiedyś nawet poprosił Amber, żeby wspierała go w walce z uzależnieniem. No chyba wiecie, jak ważna jest pomoc i wsparcie ze strony najbliższych w takich sytuacjach. I powiedział jej, żeby chociaż starała się nie pić w jego obecności, na co Amber nie zgodziła się i według Johnnego dziennie wypijała 2 butelki wina przy nim. Powiedział też, że na początku związku z Amber było idealnie. Amber była kochana, czuła, opiekuńcza, chciała spędzić czas z jego dziećmi. Potem natomiast wszystko się zmieniło i obróciło się o 180 stopni. Opowiedział o momencie, w którym pierwszy raz zdał sobie sprawę z tego, że z Amber coś jest nie tak. Mówił, że zawsze, kiedy wracał z pracy, Amber miała rytuał ściągania jego butów i podawania mu whisky. Swoją drogą świetny pomysł podsuwać alkohol osobie uzależnionej. Pewnego razu, kiedy przyszedł z pracy, Amber była zajęta i rozmawiała przez telefon, więc Johnny postanowił, że sam zdejmie te buty. Mina Amber podobno znacznie się wtedy zmieniła i kilkakrotnie spytała go wtedy, co robi. Poprosiła go, żeby więcej tego nie robił, bo to jej zadanie, i podała mu whisky. Johnny powiedział, że to był moment, który przerwał jej rutynę, ale reakcja Amber nie była normalna. Johnny dokładnie opowiedział też historię z palcem, kiedy Amber rzuciła w niego butelką i jak przystało na ofiarę, wtedy wziął winę na siebie w szpitalu, żeby bronić Amber. Dodał też, że czasem udawał się z lekarzem na swoją prywatną wyspę, kiedy chciał utrzymać trzeźwość i prosił Amber, żeby nie przyjeżdżała, ponieważ nie chciał się kłócić i chciał w 100% skupić się na walce z uzależnieniem. Amber podobno nigdy nie dotrzymywała obietnicy, często pojawiała się na wyspie, a nawet zapraszała tam swoich znajomych. Johnny ogólnie spokojnie opowiada swoje wersje wydarzeń w sposób bardzo szczery i przekonujący. Czasami nawet żartuje ze słów prawników Amber, którzy często popełniają gafy. I prawdę mówiąc, momentami jego zeznania są męczące i ciężko się tego słucha, głównie dlatego, że wiecie, Johnny jest bardzo kreatywny, to jest taka artystyczna dusza i on, kiedy opisuje dane sytuacje, bardzo je rozwleka w czasie, opisuje dokładnie szczegóły, które są mało znaczące i czasami to po prostu męczy w dłuższym słuchaniu. Jedynie był jeden moment, w którym zostało puszczone nagranie z jego pewnego załamania, które doprowadziło go do łez. Osobiście nie wiem, co miało na celu ujawnienie tak prywatnego momentu, który nie wnosi kompletnie nic do sprawy, poza próbą ośmieszenia go. Zeznania psycholożki klinicznej mocno pogrążyły Amber. Orzekła, że aktorka cierpi na zaburzenia psychiczne, które przejawiają się tak, że często gra ofiarę i zmyśla historię w celu uzyskania atencji i uznania. Zdaniem lekarki aktorka cierpi na osobowość typu borderline oraz histroniczne zaburzenia osobowości, gdzie głównymi objawami są niestabilność emocjonalna, agresywne zachowania i manipulowania otoczeniem, czyli w sumie czysta Amber. Policjantka, która zajmowała się obdukcją Amber, zeznała, że na jej twarzy nie było żadnych śladów. Naprawdę gołym okiem widać tutaj, jaka jest prawda i jeśli Johnny przegra tę rozprawę, to będę mocno zdziwiona. Aktualnie Johnny ma zdecydowanie przewagę. Amber strasznie słabo gra w sądzie. Podczas zeznań Johnnego chciała wejść w rolę i udawać smutną minę, ale momentami wychodziła z tej roli niekontrolowanie i uśmiechała się na twarzy. Nawet podczas swoich zeznań robiła minę, jakby miała się rozpłakać, ale po jej twarzy nie zleciała ani jedna łza. Ale muszę przyznać, że makijażyści Amber odwalają kawał dobrej roboty, bo te sztuczne wory pod oczami i postarzenie twarzy wyglądają bardzo wiarygodnie. Trzeba przyznać, że kiedy Johnny zeznawał, Amber patrzyła na niego wprost, jakby faktycznie miała nad nim znaczącą przewagę. Za to kiedy Amber zaczęła zeznawać, Johnny nie spojrzał na nią ani raz i przez cały czas miał spuszczoną głowę. Po zeznaniach Johnnego przyszła właśnie kolejna zeznania Amber i tutaj to dopiero zaczyna się jazda bez trzymanki. Amber opowiedziała o momencie, w którym pierwszy raz Johnny ją... Wiecie, co jest dalej? Nie mogę dokończyć tego słowa ze względu na politykę YouTube'a. Mówiła, że było to w momencie, kiedy zapytała go, co jest napisane na jednym z jego tatuaży, na którym widniało imię jego byłej dziewczyny. Powiedziała, że nie wiedziała totalnie, co się dzieje i upadła na dywan, ale mimo wszystko wybaczyła mu wtedy. Potem powiedziała też, że Johnny był bardzo zazdrosny i nie pozwalał jej odsłaniać ciała. Bywał zaborczy. Co ciekawe, bo w internecie po wpisaniu frazy Amber Heard zobaczycie tysiące zdjęć Amber z sesji czy eventów, na których była również z Johnnym, gdzie odsłaniała sporo ciała. Nie mówiąc już o tym, że Johnny sam wytatuował sobie jedno takie zdjęcie z jej sesji, na którym również sporo odsłoniła. Zeznała, że pewnego razu zdarł z niej sukienkę i przeszukiwał ją dogłębnie, chyba wiecie, co mam na myśli, żeby znaleźć narkotyki. Według Amber, Johnny miał dwie twarze. Z jednej strony był wspierającym partnerem, z drugiej bywał nieprzewidywalny i bała się go. Opowiadała też, że Johnny zwykle po używkach stawał się wobec niej i niszczył rzeczy z otoczenia. Podobno nawet niewielkie rzeczy miały tu wyprowadzać go z równowagi. Opowiedziała też historię o tym, jak Johnny wystawił swojego psa Yorka podczas jazdy za okno i ona bardzo się bała i nie wiedziała, jak zareagować, żeby przypadkiem go nie wypuścił. Osobiście polecam Wam obejrzeć moment zeznań Amber, bo żadne słowa czy relacje nie oddadzą gry aktorskiej i mowy ciała Amber. Chociaż wiecie, w minimalnym stopniu potraficie poznać, kiedy ktoś kłamie albo robi z siebie ofiarę, no to dodacie 2 do 2 bez problemu. Amber na rozprawie bardzo dużo traci wizerunkowo i można śmiało powiedzieć, że zdecydowana większość opowiada się za wersją Johnnego. Na dniach powstała kolejna petycja o usunięcie Amber z drugiej części Aquamana i zebrała już blisko 3 miliony podpisów. By the way, zachęcam do podpisania. Dodatkowo Elon Musk i James Franco, którzy znajdowali się na liście świadków i mieli zeznawać na korzyść Amber, podobno zostali niedawno wycofani z tej listy. Wiecie, gdyby to była sprawa o większe przestępstwo, to wszyscy świadkowie związani ze sprawą musieliby zeznawać. Ale jeśli chodzi jedynie o zniesławienie, no to James i Elon wiedzą, że mogą stracić sporo wizerunkowo i mogą się po prostu wycofać. Co zdecydowanie rzuca światło na zeznania Johnnego i jest to dla niego duża szansa. Rezygnacja z zeznań tak ważnych świadków zdecydowanie osłabi pozycję Amber. Co do rozprawy to tyle z nowości, ale będzie się to ciągnęło jeszcze długi czas, więc na pewno będę Was na bieżąco informować o najważniejszych informacjach w podcastach. Dalej jesteście Team Johnny, czy może ktoś jeszcze się wyłamał? Dajcie znać w komentarzu. Lili Reinhart krytykuje MET Galę i Kim Kardashian. To, że Hollywood jest niezdrowe, toksyczne, mroczne i sztuczne, powinniście już raczej wiedzieć. Od 2015 roku prowadzę swoją działalność i głośno o tym mówię, ale nie tylko ja. Przykładowo Justin Bieber wypowiedział się o sztuczności eventów i o ich negatywnej stronie. Demi Lovato, jak i wielu innych celebrytów, mówiła o uzależnieniu od używek i ich dostępności na każdym kroku w przemyśle. Jim Carrey mówi Wam o istnieniu Dark Hollywood i o tym, jakie to wszystko jest zakłamane. Miley Cyrus zdemaskowała Disneya i opowiadała o tym, jaką traumę fundują młodym celebrytom. Dowody są przed Waszymi oczami, ale to zależy od Was, czy chcecie się im przyjrzeć, czy dalej wolicie udawać, że nie istnieją. To był całkiem długi, ale potrzebny wstęp do tego tematu. Tym razem ponownie chodzi o zakłamanie gali eventów w Hollywood oraz o promowanie niezdrowych standardów piękna. Jak wiecie, Kim Kardashian przyznała, że żeby założyć słynną suknię Marilyn Monroe na galę MET, musiała zrzucić ponad 7 kg w krótkim czasie, dlatego zaczęła restrykcyjną dietę. Wypowiedziała dokładnie takie słowa: zawsze uważałam, że Monroe była niezwykle krągła. Wyobrażałam sobie, że mogę być mniejsza w niektórych miejscach, w których ona była większa, a większa w tych, w których ona była mniejsza. Kiedy okazało się, że suknia na mnie nie pasuje, chciało mi się płakać, ponieważ nie można jej w ogóle przerobić. Po pierwsze co? Ta wypowiedź jest taka troszeczkę bez składni, a po drugie nie wiem jak wy, ale ja zawsze głupia myślałam, że to ubrania powinny na nas pasować, a nie, że nasze ciało powinno pasować do ubrań. Kim dodała też, że zaraz po Met Gali zamówiła sobie tonę fast foodów i zaczęła się nimi obiadać. I powiedzcie mi teraz, ile czerwonych flag tutaj dostrzegacie? Bo ja dwie. Restrykcyjna dieta i szybka utrata wagi w krótkim czasie jest niezdrowe. A obiadanie się zaraz po restrykcyjnej diecie może znacznie Wam zaszkodzić. To ogromny szok dla organizmu, kiedy przez 3 tygodnie nie jemy praktycznie nic poza niskokalorycznymi posiłkami w niewielkich ilościach, a potem nagle dostarczamy mu wysokokalorycznych, przetworzonych fast foodów. Wiecie, że z rodziną Kardashian-Jenner mam już jeden problem. Bardzo nie lubię, kiedy kłamią na temat operacji plastycznych, jakie przeszły i tłumaczą wszystkie zmiany genami, procesem starzenia albo po prostu ćwiczeniami. Ale promowanie tak niezdrowego stylu życia, żeby wcisnąć się w jedną kieckę, to już trochę za dużo. Będąc zagnaną celebrytką, chyba musisz liczyć się z tym, że masa młodych dziewczyn bierze z Ciebie przykład, a Ty nic dobrego sobą nie reprezentujesz. Chce sobie zaszkodzić, to niech sobie to robi, jej wybór, ale po co ze szczegółami opowiadać o tym publicznie, kiedy wie, że słuchają ją miliony ludzi? Nic dziwnego, że coraz więcej osób cierpi na zaburzenia odżywiania, również wśród celebrytów. Mogła założyć jakąkolwiek inną sukienkę albo nosić przez cały czas replikę, ale po co, jak można się głodzić, a potem wciskać na siłę w za małą sukienkę. Widziałam dzisiaj na TikToku filmik, gdzie 3 osoby próbowały dosłownie wepchnąć tyłek Kim Kardashian w tę sukienkę. To już nie jest śmieszne, to jest po prostu absurdalne, co celebryci ze sobą robią. Co z tego, że na siłę się w nią wcisnęła, jak potem nie mogła się w niej nawet ruszyć, ani spokojnie oddychać, nie wspominając już o siadaniu. Hailey Bieber w filmiku z przygotowań do Met Gali również wspomniała o tym, że przed eventem nie może się obiadać, bo potem nie może się ruszyć ani usiąść. Na Met Galę jechała większym autem i całą drogę stała. Czy dla Was jest to normalne? Bo dla mnie niekoniecznie. Nie tylko ja tak uważam, bo Lili Reinhart, aktorka z serialu Riverdale, również mocno skrytykowała Kim i nie przebierała w słowach, mówiąc bardzo złe, popieprzone na tylu poziomach, żeby publicznie przyznawać się do głodzenia na potrzeby Met Gali. Świetnie zdając sobie sprawę z tego, że miliony młodych mężczyzn i kobiet obserwuje Cię i słucha każdego Twojego słowa. Chodzić po czerwonym dywanie i udzielać wywiadów, w których mówisz, jak bardzo jesteś głodna, bo nie jadłaś węglowodanów przez ostatni miesiąc, a wszystko po to, żeby zmieścić się w jakąś sukienkę. Poziom ignorancji jest nieziemski i obrzydliwy. Błagam, przestańcie wspierać te głupie i szkodliwe celebrytki, które cały wizerunek opierają na swoim wyglądzie. Dodała też, że nie jest złą osobą, ale toksyczność tej branży czasami dopada również ją i przez natłok myśli czasami musi je z siebie wyrzucić. Dobrze, że są jeszcze celebryci, którzy wiedzą, jak to wszystko wygląda i głośno o tym mówią. Kim znalazła się również w ogniu krytyki przez sam fakt, że założyła oryginalną suknię Marilyn Monroe, która według niektórych powinna wisieć w muzeum. A jeśli cała ta sprawa wydaje Wam się chora, to dodam jeszcze tylko tyle, że Kim w prezencie dostała też kilka włosów Marilyn Monroe. Kim najwyraźniej nie ma z takimi rzeczami problemu, bo w 2019 roku kupiła sobie swojej córce oryginalną kurtkę Michaela Jacksona i przerobiła ją dla niej. Ja rozumiem, że jest bogata, to może, ale wydaje mi się, że fani samego Jacksona czy Marilyn chcieliby zobaczyć takie oryginalne stroje na żywo, właśnie gdzieś w muzeum. A może niekoniecznie przerobione na córce Kim Kardashian. Justin Bieber o małżeństwie z Hailey. Justin i Hailey Bieber są małżeństwem krótki czas, ale już przeszli wiele kryzysów i problemów. 20 kwietnia 2022 w update'cie o Hailey na moim blogu znajdziecie post z informacjami o tym, że Justin w związku bywa hipokrytą i często zabrania swojej drugiej połówce czegoś, co sam robi. Link podlinkuję Wam w opisie. Co ciekawe, 5 maja 2022 Justin w wywiadzie dla Apple Music potwierdził te słowa. Powiedział dokładnie: przeszedłem lekkie załamanie nerwowe, gdy zdałem sobie sprawę, że małżeństwo nie rozwiąże wszystkich moich problemów. Dodał również, że od żony wymagał często, żeby nie robiła rzeczy, które on sam robił. Czasami trudno spojrzeć w lustro i uświadomić sobie, że może nie jesteś osobą, za którą się uważałeś. Wynika to z traumy i różnych okoliczności życiowych. Po prostu brakowało zaufania. Było wiele strasznych rzeczy, do których bałem się przyznać. Nie chciałam odstraszyć osoby, z którą jesteś. Nie chcesz przyznać się, że się boisz. To jest jak najbardziej okej, że Justin wypowiada się na temat trudności w małżeństwie, bo wiele młodych osób, które jeszcze tego nie doświadczyły, nie zdają sobie sprawy, jak trudne są długotrwałe związki czy małżeństwa i potrzeba wiele pracy i poświęcenia. Ale skoro już tak bardzo otwierają się z Hailey przed ludźmi, to powinni też nie mieć pretensji o to, że śledzą ich każdy krok, wypowiadają swoje opinie na temat ich związku i tak dalej. Wiecie, takie życie celebrytów, skoro już upubliczniasz pewne relacje, to musisz liczyć się z wtrącaniem ludzi i krytyką. Ale to nie o to tutaj głównie chodzi. Zauważyłam ogromną czerwoną flagę w wypowiedzi Justina, mianowicie słowa: zdałem sobie sprawę, że małżeństwo nie rozwiąże wszystkich moich problemów. I teraz pytanie, jaki dojrzały, emocjonalnie i zaangażowany w relacje człowiek bierze ślub po to, żeby rozwiązać swoje prywatne problemy? Kto w ogóle myśli, że małżeństwo może jakiś problem rozwiązać? Według mnie słowa Justina były mocno nie okej względem Hailey. Potraktował ją jak sposób na problemy, a potem wielce się rozczarował, że one dalej są i trzeba nad nimi pracować. Chyba rozumiecie, o co mi chodzi. Jego wypowiedź bardzo źle brzmi. Małżeństwo bierze się z miłości do drugiej osoby, a nie z jakichś swoich prywatnych powodów. Ja to powiedziałam już kilka razy, ale powtórzę jeszcze raz. Dla mnie Justin jest mocno niedojrzały i kompletnie nie jest gotowy na poważny związek. Najpierw powinien poskładać swoje życie do kupy i poważnie się zastanowić, a dopiero potem pakować się w małżeństwo. Ja życzę jemu i Hailey dobrze i mam nadzieję, że mimo wszystko przetrwają, ale Justin ewidentnie musi nad sobą popracować. A co wy uważacie o jego słowach? To by było na tyle w dzisiejszym podcaście. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do subskrybowania kanału po więcej.